jak sobie tak siedzimy, to i oglądam to, co tutaj stworzyłeś, to jest taka twórczość małego Grzesia, który spał, czytano mu bajki i bał się beboków i teraz próbuje je odczarować? Nie, ja się, już się nie boję beboków, wiecie. Znaczy, ogólnie jak za bajtla, to od beboka się trzymam z daleka. Było wiadomo, że bebok stoi w tym miejscu, kiedy bajtel nie może wlazować. No i do dzisiaj do takiego jednego miejsca po prostu nie wejdę i za żadne skarby. Ale to był jedyny bebok, który mnie straszył tak na dobrą sprawę. Jest to trochę taka kraina moich snów, ale ja to nazywam krainą, która jest po drugiej stronie Byfyja. No bo Byfyj to był mebel, z którym związane było całe moje dzieciństwo. On stał w pokoju prababci, no i zawierał bardzo różne skarby, w tym skarby, które bardzo dobrze smakowały, a dzieci niekoniecznie mogły tych bardzo dobrych rzeczy próbować, ale to już, wiecie, zupełnie inna historia. Ale ten mój śląski ten świat to jest właśnie taki świat widziany po drugiej stronie tego śląskiego mebla, no bo skoro Louis mógł mieć swoją Narnię i swoją szafę, to dlaczego ja nie mogę mieć swojego Śląska i babcinego Byfyja? Ale postanowiłeś z tego Byfyja i z tego swojego tutaj otoczenia z atelier wyjść dalej. Pamiętasz te pierwsze chwile, kiedy był, gdzie stanął pierwszy bebok, jak on wyglądał? Pewnie, bo to wcale nie było tak dawno temu. Bardziej pamiętam pierwsze chwile malarskie, gdzie bebok, którego malowałem na początku, był straszny, okropny, zły, szablozębny, porywał dzieci i w ogóle wszyscy się go bali. Na co moja córka, która kazała mi beboka narysować, powiedziała: tato, no wiesz, te beboki nie są straszne. I cały proces wychowawczy, lata pracy pokoleń Ślązaków runęły, bo moje dziecko powiedziało, że beboki nie są straszne. To jakie są? A co córuś odpowiedziała spokojnie: no tato, to beboki są miłe. I trzeba było namalować miłego beboka, który tylko i wyłącznie udaje strasznego po to, żeby ludzie dawali mu spokój. I jakby to wyjaśnia tę całą historię beboku, więc oficjalnie mogę powiedzieć, że nie, beboki nie są straszne, beboki udają, a raczej udawały straszne, po to, żeby nikt się im nie wpierniczał w ich osobiste życie i ja to szanuję. No to, wiesz co, chyba troszeczkę to się zmieniło, bo teraz chodzi o to, że one, cytując ciebie, wpierniczają się w przestrzeń miejską. Możemy je dostrzec w różnych częściach miasta. Opowiedz o tym. No, oswoiły sobie ludzi i to trzeba przyznać. A naprawdę historia była taka, że po wydaniu pierwszego albumu ilustracji z bebokami przyszła do mnie Karolina Piechota z Darkiem Kikiem. To wspaniała rzeźbiarka i genialny odlewnik. I oni powiedzieli, że zrobią figurkę beboka na podstawie jednej ilustracji. No i faktycznie zrobili figurkę beboka Vincenta. To taki hajer oparty o kilof z latareczką, z wielką baterią z tyłu, która tę górniczą latarkę mu zasila. I 2 miesiące później przynieśli gotową figurkę i to było wow. Oczywiście nie było żadnego wielkiego planu na jakiś szlak beboków. Gdzieś tam były jakieś takie ciche pomysły i sugestie. No ale koniec końców postanowiliśmy tego beboka postawić na chodniku w Nikiszowcu i zrobić mu zdjęcia. I to był ten punkt zapalny. Nagle się okazało, że wiele osób chce mieć takiego swojego beboka, wiele społeczności chce mieć swojego beboka. No i te beboki zaczęły powstawać. Dwa pierwsze w Nikiszowcu, później do zabawy włączyła się Galeria Katowicka i ona jakby nadała temu wszystkiemu taki, nie wiem, duży rozpęd się pojawił. Później różne instytucje zaczęły sobie robić zrzutki. I tak na przykład hokeiści na przodu Janów stwierdzili, że chcą mieć swojego beboka i mają. Zrzucili się na niego uczniowie ze stołecznej szkoły w Pałacu Młodzieży, mają swojego beboka Bebuka. Mieszkańcy Bogucic mają Ferdynanda, który ciśnie na szychta przez Park Bogucki. I to jest fajne, że te beboki wzbudzają uśmiech, radość i wiele osób uśmiecha się do nich, przechodząc codziennie obok niego, mając świadomość, że mieli wkład w jego powstanie. I tak patrzą mu w te wielkie oczy i gadają: ja, tyś je trochę mój. Wrocław ma swoje krasnale, tam historia nie jest tak radosna, bo przecież pamiętamy o tym, dlaczego te krasnale powstały. To były lata komuny, potem był wielki marsz krasnali, ludzie się przebierali za krasnale i szli ulicami Wrocławia. Teraz jeden z krasnali dotarł do nas, a my naszą beboczkę właśnie na stolicę, do stolicy Dolnego Śląska Oddaliśmy na razie projekt, to sama figurka dopiero pójdzie, ale faktycznie no Wrocław wpadł na świetny pomysł i co dużo mówić, czego by dane miasto nie wymyśliło, zawsze będzie porównywane do Wrocławia, bo Wrocław zawiesił wysoko poprzeczkę i ona jest absolutnie nie do przeskoczenia, ale fajne jest to, że miasta mają swoje pomysły na opowieści za pomocą swoich małych figurek. Przecież Zielona Góra ma Bachusika, Gdańsk ma
heweliony, Gniezno ma absolutnie wspaniałe króliki, które uwielbiam i każda z tych figurek jest pewną historią. I tak jest z bebokami, bo każdy bebok opowiada historię człowieka, ludzi, miejsca, społeczności. Beboki odkrywają też czasami nieznane miejsca. Czasami ludzi z pasją, którzy prowadzą swoje własne zakłady i warto ich poznać. I są takimi, można powiedzieć, przewodnikami po mieście, czasami po miejscach oczywistych, a czasami po takich, o których nie wiedzieliśmy. Gdyby tak katowiczanie, czy ludzie, którzy przyjeżdżają do Katowic, mieli zobaczyć miasto, zwiedzić miasto z poziomu właśnie takiego beboka, to jak radzisz, żeby jednak patrzyli pod nogi, czy gdzieś rozglądali się na boki? Znaczy, zdecydowanie warto jest się nad bebokiem pochylić i popatrzeć na miasto z dołu. Zresztą jest taka zasada fotografii nawet, że zdecydowanie lepiej wyglądają te zdjęcia, które robione są z niższego pułapu niż na wysokości oczu, bo to pozwala na dostrzeżenie zupełnie innych rzeczy. Że warto jest czasami spojrzeć na miasto oczami beboka. Zaczęliśmy od tego pierwszego, ale jak sam powiedziałeś, minęło wiele lat, no i pewnie jest ich o wiele więcej. O wiele więcej. No tak, już jest prawie, dobijamy do 30. Dobijamy do 30, jak będzie dalej, zobaczymy, ale też nie chciałbym, żeby tych beboków było zbyt wiele. No, dobra opowieść może się rozmyć gdzieś tam w dużej ilości opowieści przeciętnych, a jednak bardzo zależy na tym, żeby każdy bebok opowiadał o czymś i żeby opowiadał o czymś ważnym i żeby był niepowtarzalny. No i też, żeby pełnił taką funkcję, nie wiem, integracyjną dla danej społeczności. No bo często jest tak, że ktoś z danym bebokiem się utożsamia i to jest w nich najpiękniejsze. Katowice, Wrocław, tutaj wymiana, za chwilę to się stanie, ale beboki mają zacny taki plan, żeby jednak wyjść poza granicę nawet naszego kraju. Znaczy, to już zdradzę, że jeden bebok jest bebokiem, który znalazł się w Sopocie. Nie przez przypadek, bo spółka Millennium, która ma osiedle Barzantowo i na osiedlu Barzantowo ma swojego beboka budowniczego Fazana, ma również swój hotel w Sopocie, w związku z tym jest jak najbardziej usprawiedliwione, że bebok z Katowic pojawił się tam. No ma prawo wyjechać sobie na wakacje i korzystać z jodu. No i mam też takie małe marzenie, może kiedyś uda się je zrealizować, kto wie, że to jest, wracając jeszcze do beboka z Sopotu, to jest bebok najbardziej wysunięty na północ. Z kolei bardzo bym chciał, żeby najbardziej wysunięty na południe bebok z Katowic znalazł się w Austrii. Mało kto wie, że w Austrii mamy schronisko, które nazywa się Katowice Rechite, które zostało zbudowane w okresie międzywojennym przez mieszkańców Katowic. W związku z tym byłoby jak najbardziej uzasadnione, żeby taki górski wędrowiec znalazł się tam. Przy okazji myślę, że byłoby to frajda dla gości, którzy odwiedzaliby to schronisko. Jak to wie, czy nie jakaś fajna forma reklamy, bo umówmy się, że beboki też taką, w cudzysłowie, żywą reklamą dla tych instytucji, przed którymi stoją, są. Ale beboki to nie tylko rzeźby, to nie tylko obrazy, to też ręcznie szyte maskotki, które szyje Ewa, ma swoją pracownię w Nikiszowcu. To też przypinki i często jest tak, że ludzie lubią te maskotki i przypinki brać, robić z nimi zdjęcia i wysyłać. I tak oto te beboki kursują sobie po całym świecie. Ostatnio jeden dotarł nawet do Chile. Myślę, że już masz w głowie wizję tego, który pojawi się w Austrii, bo myślę, że tak się stanie niebawem. Czy niebawem, to zobaczymy, ale wizja jak najbardziej jest. Zdradzisz cokolwiek? No nie, myślę, że tutaj góry, wędrówki narzucają formę same, więc turysta z retro plecaczkiem byłby jak najbardziej na miejscu. Bardzo tego życzymy.